jeszcze trochę do północy. Drink jak zagubiony pocisk, strzelił mocno mi do głowy. Coraz trudniej się wysłać. Pić nie znowu, więc na zdrowie. Bliższy się wydaje człowiek. Juvenalu, dzień drugi, jesteśmy z fajnymi dziewczynami. Co się będzie działo dzisiaj? Dzisiaj, no to ja jestem właśnie po skoku. Jestem zadowolona bardzo, a co poza tym, wiem, że na pewno będzie jeszcze Lux Torpeda. A wybory mi studentek? Możemy pooglądać. Lubicie pooglądać dziewczyny? Kto nie lubi? No właśnie, kto nie lubi? Kolega proponował, żebyśmy my startowały, no ale uznałyśmy, że nie, że nie. Nie wiem, jak jest terminarzu, to czemu nie? No. Jak jest, to nie, nie? Tam... Czemu nie? Dwunastka aniołów. Dwunastka przepięknych kobiet. Jest nas 12 finalistek ze wszystkich uczelni Białegostoku, że tak powiem. No i będziemy walczyć o tytuł najpiękniejszej studentki. Walczyć, zapowiada się ciekawie. W jaki sposób będziecie walczyć? No jeszcze nie wiem, jakoś tam wyjdzie może. Czy wyjścia będzie, no to pokażemy siebie, jakoś powalczymy. Autoprezentacja. Tak. Kawodna się podjarałem. Co to będzie? Jesteśmy w strefie alkoholizowania się, to znaczy, chciałem powiedzieć, w strefie relaksu. Browar się leje? O, jeszcze jak, łóżki tylko się przewracają wokół. A ludzie nie przewracają się jeszcze? Jeszcze nie. Za wcześnie jeszcze, nie? Tak. A będą się przewracać? No, przewracać, czołgać, na pewno. Tak? Byłeś tu wczoraj? Byłem. I tak było? Przewracali się? Tak było. Dzisiaj lepiej będzie. To nie jest dobra reklama dla naszego uniwersytetu i studentów, ale studenci na pewno są grzeczniejsi, to starsi się przewracają. No, oczywiście. Studenci są w porządku zawsze. Co tutaj robisz? Bawię się, wyśmienicie. Tak. Bawisz się? Tak. W jaki sposób się bawisz? Wyśmienicie. Bezpieczne oczywiście. No, oczywiście. Oczywiście. No. Piwko jakieś? A gdzie tam, jestem niepełnoletni? Nie ma opcji. No czysta opcja. To się ceni, to się ceni. Prawidłowa postawa. Studencja, oczywiście. Ja zresztą też, ale to się wytnie. Ja jestem raczej fanem delikatnych wrażeń. Znaczy, także muzyka, posiedzieć na trawce, posłuchać jak najbardziej. A, no to fajnie, no. Mi się podoba. No mi też ja bardzo. Też tak lubię. Moje klimaty ogólnie, no. Czy wczoraj już ktoś potrzebował pomocy? Były różne sytuacje, no, których trzeba było pomóc też i w kredce. Najważniejsze, żeby to się nie powtarzało. Czyli co się działo? Przy skakaniu, przy scenie, może troszkę wpływ alkoholu. O. I takie urazy są najczęstsze. Ale tak ogólnie jest bezpiecznie. Jak najbardziej. Staramy się, żeby było jeszcze bardziej bezpiecznie. No to dzisiaj już będzie ostro, tak? Tak będzie. Co jeszcze? Piwko, kiełbaska? No to przede wszystkim chyba tylko po to tu przyszedłem. Posmakować piwa w plenerze. W widoku mojej pięknej uczelni stojącej przede mną, którą uwielbiam i bardzo kocham. Na którym roku jesteś? Czwartym. A koleżanka? Ja studiuję prawo. O, prawo? Tak. No to... To mnie zatkało, no. Też można. No, też można. You know, you can drink a beer in front of podium in Czech Republic. This is what I miss here. In Czech Republic you can smoke weed too. Yes, I think it also in Poland you can... you can smoke weed also in Poland, no? But not legal. It's not legal also in Czech. Yes? Yes. But the policeman doesn't care about the smokers. They take care about the dealer.
Dowiadujemy się, że w Czechach nie można palić trawki legalnie. Tylko w telewizji Patti. Najnowsze informacje. Tego się nie spodziewałem. A ulubiony przebój? Narcyz. No to ja Narcyz się nazywam. Dziękuję. Dzięki za wywiad. Dzięki wielkie. Z Zakopanego? Znaczy dokładnie z Nowego Targu. My man. Hello, to Television Patti. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów w telewizji Patti. Na prawdziwą miłość pierwszą, drugą, siódmą. Na to by się wymieć lub tylko się urżnąć. Na to, aby zostać raz z człowiekiem czyną. Niż coś trochę wcześniej masz tylko pierwszą.